Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Mamy na sprzedaż dzisiaj 8 gołębi pochodzących z hodowli kolegi Tomasza Rumińskiego. Gołębie są tutaj w tej klatce. Widzimy, są 2 nakrapiane, 6 niebieskich. Kolega zaraz nam o nich odpowie i co ciekawe, do 3 gołębi, tak? Do trzech gołębi, które tutaj są w tej klatce, mamy badanie DNA wykonane przez firmę Koba. O, teraz mamy gołębia o jakim numerze, Tomek? 49-79. Tak, to są wszystko gołębie rocznika 2017. Młode, tak. No już troszkę starsze. Tak, nie? Tak. I powiedzmy, Tomek, po czym to jest, jak pamiętasz? To jest gołąb po samicy 71-92, tej co miała złoty medal w Rumunii. Czyli złotego medalisty. Córka, i była parowana na brata tej samicy, co teraz była na olimpiadzie w kategorii A w Brukseli. Nie? Czyli taki inbred gołębi, no, z dwóch rodzin to olimpijskich. Bardzo dobry pochodzenie. I super zbudowany mięsień, tu ogon w jedno pióro, szerokie plecy, no super gołąb. Nie? Tak, to samczyk czy samiczka? Samczyk, bo te co certyfikat mają, to tak, są tak, pewne, to jest samczyk. Tu mamy takiego gołębia. To jest z certyfikatem. Drugi z certyfikatem gołąb po numerze. 49-02. Też nakrapiany. To jest po tej mojej podstawowej parze, 304-733, czyli siostra tej, co miała złoty medal. To jest, jak się nazywa gołębie, Rolanda Fabera, tak. Oryginały. Rolanda i Denisa Fabera. DV. Tak. 901. 127 chyba tam. Tamte wtedy jeszcze były 127. Faber Maczyński. Tak, no 733-304, tak. Nie, ta parę. To z tej pary już był, no, pierwszy, drugi lotnik średniodystansowy Polski. Pierwszy złoty medal w Hana w Spartakiadzie. Piąty w Giegołąb. No i w tym roku na przykład też ma z 3 lotów 6 koeficjent roczny. Nie? Tam nie dorobi, później go nie kładę. No ale no super lecą. Moja podstawowa para, no najlepsza myślę. Te 49-02 i też fajnie zbudowany tutaj mięsień, ogon w jedno pióro, skrzydło, 5 lotek. To jest samica, to już jest pewna samica. Taka identyczna jak ta właśnie. Drugi z certyfikatem, trzeci gołąb z certyfikatem. Jeden jest lekko, taki jaśniejszy, no, to właśnie po tej olimpijce. I tu jest 49-07. To też jest samiczka niebieska. Też już 4 lotka rozpierzenia, bo to jest po lotowych gołębiach. Przed lotami kwietnia zniosły jajko, zostaje podłożone do rozpłodu i wyhodowane. I to jest po 484 samicy, co była siódma roczna w Polsce w tamtym roku i samy 497 był piąty roczny w Polsce. No to jest łączenie, no, piąty razy siódmy rocznik Polski. Nie? No i ta samica jeszcze w tym roku w A kategorii, myślę, tam w dziesiątce, w piątce, spokojnie z 2 lat będzie, nie? Ta matka. W tym roku, przypomnijmy, kolega Tomek nastawił się, nawet nie leciał swojego programu gołębi na drugą drużyną, no. Tak, a leciał na to, żeby zrobić wynik w kategorii A. No, ja już tak nawet na kolejne lata chcę się nastawiać, tak typowo na A kategorię. Najlepiej mi to wychodzi, gołębie lecą dobrze. Sprawdzam, to tak. Są sukcesy, no. Ja się miło lotuje. No myślę, że trzeci rok rzędu jestem w piątce, siódemce w Polsce w kategorii A. W jednej kategorii 3 lata, siódemce z rzędu. Powiedzmy, ile masz lat? 25. O, widzimy. No, ale to ciekawe, czy jest takich hodowców, żeby w jakiejś kategorii 3 lata rzędu być tam w tej siódemce w Polsce. To już myślę, jest wynik dobry. 16.073. To jest ojciec tego gołębia, to jest ojciec tego piątego rocznika Polski właśnie. Samczyk, samiczka to będzie według ciebie? No ciężko. Raczej samczyk. Raczej samczyk. Myślę, że samczyk. A matka to już jest po bracie tej też ciemnej z Bukaresztu. Nie? Dobrze. Jeszcze może pokażę, jest taki fajny gołąb. No, jak... Wszystkie jeszcze mamy początek 0326, tak, oddział wszystkie. Właśnie tutaj z Torunia. Ten jest 16027. I w piąta w G była 71-39 2 lata temu, właśnie z tej podstawowej pary samica. I to jest łączenie syn razy córka. Nie? No to jest imbret na nią i jednocześnie na tą moją najlepszą parę rozpodową. Tutaj dzisiaj mamy lot właśnie, tak samiczka. Niech kolegów nie zdziwi, miejsce gdzie nagrywamy, to jeszcze za Tomkiem widzimy, nowy gołębnik powstaje, o nim będziemy też mówić później, ale niech kolegów nie zdziwi, że taka ranna pora, tutaj taki spokój na dworzu robimy, to no ale staramy się, żeby nie przegapić przylotu gołębi. No, mogą zalecieć. Po 7 godzinie zostały wypuszczone, mają niespełna chyba 100 km do przylecenia. 100 km, no. To możemy się na tych 40 minut czy godzinę. Znaczy nie, godzina 10 myślę, no, że będą lekko z wiatrem. Jeszcze tego gołębia muszę pokazać. 47-32, to jest gołąb, ma jedno pióro do spieszenia, raczej samica. I on nie został już przeznaczony do lotów, tylko od razu do, no, na rozpłodu czy na aukcję, drugi chyba zostanie do mnie do rozpłodu z gniazda. To jest imbet po prostu, jest po bracie tej samicy, co była ta z Brukseli na olimpiadzie. A matka to jest już wyhodowana brat, no, razy siostra tej ciemnej, co była w Rumunii. To w rodowodzie będzie dobrze widać. No. Czyli jest i jednocześnie matkę to gołębia, ona ma chyba z 5 konkursów w dziesiątce. Nie? Tam w rodowodzie jest wypisane wszystko dwuletnio.
No to jest, mówię, no super raczej. Pokażmy tam jak inne, bo raptem mamy te gołębie 8, 5 pokazałeś, to tam 3 nam zostały. Aha, to zostały. Szkoda by było ich nie pokazać. No to pokażemy. Tu jest 49,96 gołąb. Tak. To jest... Myślisz? No to... No to jest jeszcze jest tak ciężko. Chyba samczyk. I to jest właśnie po... No tam z matki też się wodzili powiedzmy właśnie na te fabery. A ojciec to jest od Wolfganga Ringelera właśnie, nie? A to jest gołąb, którego Tomasz nabył na aukcji chyba wtedy na katedrę w Opolu. Tak. To było w 2015 roku w Pruszkowie. No, i to jest pierwszy gołębie, które masz tutaj z tego? Nie, czy... właśnie chcę powiedzieć. W tamtym roku miałem już dolotów pierwsze i samiczka po tej parze, pełna siostra to jest gołębia. Z tego Wolfganga Ringelera. Tak, i skrzyżówki na te moje gołębie. Wygrała lot okręgowy na Młode. Było 330 km w upał i pod bardzo silny wiatr. Tam konkurs trwał chyba 4 dni. Nie? Mm-hmm. Ona wygrała ten lot, na wiosnę laszczą zjadł niestety, bo tu jest problem. No. Tego Ringelera? Nie, to co wygrała ten lot. Nie? Ja tam włożyłem mało gołębi tych tam, powiedzmy z tych olimpijczyków, z tego nie kładłem, no ale jednak szły też inne jakieś wnuki, a jednak ona wygrała i na cały okręg. Nie? Mm-hmm. O, też no to już jest, coś widać, że ten gołąb też się będzie sprawdzał. Bardziej jak dołożony do twoich. No. Tutaj rozmawialiśmy z No ciężko, żeby coś się przebiło tam. Przebiło, coś tam w krzyżówkach z moimi się pokazuje, ale ciężko, żeby jakoś tam jak krzyżuje razem powiedzmy te nowe, żeby jakiś wyszedł tam lepszy od tych powiedzmy co tu lecą. 16,054. Matka, niebieski tak. Matka jest córka samicy z Olimpijki z Brukseli z tamtego roku. Ojciec jest od Roberta z Guda, wnuk Kenzo i Gullivera Herbotsów. Nie? Chyba wszystkie. Także dziękujemy, zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w licytacji. Te gołębie mamy teraz 8, później też będziemy kolejne mieli, ale akurat mamy 8 i na tych 8 będziemy dzisiaj tutaj zrobiliśmy już zdjęcia i będziemy je wstawić. Także dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot.